jak mnie powiedział, co on mówi. Siedem grzechów miejskich to jest spektakl złożony w większości z tekstów z dwudziestolecia międzywojennego. Z lat późniejszych mamy teksty kabaretowe, na przykład kabaretu Dudek. Teksty, anegdoty traktowały wcześniej o mieszczańskiej mentalności. Jak się okazuje, niewiele się w tej materii zmieniło. Ja mi pobierałam, coś się zapoczę. A za chwilę pewnie mój mąż nie dojdzie, na przyjście do kolejnej mieszczańskiej. Mamy pogrupowane w 7 segmentów poszczególne grzechy miejskie, które są jakąś daleką idącą wariacją na temat grzechów głównych. Mamy kradzież, mamy niewierność, na przykład tak, mamy nieustanne narzekanie. Pewnie też miałam jakiegoś ciągłego gdyrania, nieustannych narzekań, krzyku. Nie teraz znowu! I z tych trochę humorystycznych i trochę takich zastanawiających tekstów zlepiliśmy sobie jakąś spójną całość. I pomimo tego, że znaczna część tych tekstów ma już niemal 100 lat, to są aktualne i to jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony ciekawe. Chcielibyśmy, żeby ten spektakl był też trochę śmieszny i trochę ciekawy. Ja chyba zejdę z tego świata. Kochana, a miłość? A co ma miłość wspólnego z małżeństwem?